Rockstar wydaje nowe Red Dead Redemption, ale nie. Bo zrobili mniej więcej. to. Oto. Bo oto już zaraz wychodzi Red Dead Redemption na PS4 i Nintendo Switch'a. Tylko, że po prostu wychodzi. Jest to gra z 2010 roku, która została przeportowana na nowe systemy. Miał być remaster albo nawet remake, a skończyło się na tym, że. Rockstar będzie chciał 200 zł za ten sam produkt z 2010 roku, ale nie, bo nawet nie będzie multiplayera w grze. Jest dobra informacja, bo tytuł wyjdzie w polskiej wersji językowej.